Suntem din România și am venit să cântăm. Przyjechaliśmy z małej miejscowości w Rumunii. Chcemy pomóc naszym rodzinom. Ja mam trójkę dzieci. Kiedyś byłem rolnikiem, teraz jestem grajkiem. A w Nowej Hucie jesteśmy po raz pierwszy. Takie filmy kręcili kiedyś w Nowej Hucie znany dziś na całym świecie Krzysztof Zanussi, Andrzej Trzos-Rastawiecki czy Jerzy Ridan, autor nowohuckiej kroniki filmowej. Było to możliwe dzięki powstałemu w Nowej Hucie w końcu lat 50. amatorskiemu klubowi filmowemu. Wtedy kluby dawały możliwość robienia filmów. Wtedy nie można było po prostu kupić sobie kamery 16 mm, bo ona była bardzo droga. Po to, by młodych zainteresować filmem, środowisko skupione wokół jedynego czynnego w Nowej Hucie kina Sphinx wymyśliło konkurs. Przy tej instytucji skoncentruje się to środowisko filmowców, młodych filmowców, tych starszych filmowców, bardziej doświadczonych, które mogłoby dać podstawy do tego, aby amatorski klub filmowy Nowa Huta odrodzić na nowo. Dzięki pieniądzom z Urzędu Miasta kino zostanie wkrótce wyremontowane i to właśnie w nim, promującym ambitny europejski repertuar, odbędzie się projekcja najlepszych filmów. Chcielibyśmy, żeby to kino było oryginalne, żeby nie było na wzór multiplexu zrobione. To jest dla nas bardzo ważne. Nazwa festiwalu, Transforment, ma otwierać drogę pomysłom. To mogą być historie, nie wiem, ludzi, miejsca, przedmiotu jakiegoś, które coś o tej Nowej Hucie nam mówią. Zdaniem amatorów festiwal daje możliwość obserwacji i dokumentowania życia miasta. Większa ilość osób z takimi pomysłami, oczywiście tematycznie różnymi od mojego, zgłosi się tutaj i powstanie bardzo różnorodny wizerunek tej dzielnicy. Amatorzy mogą zgłaszać się w kinie Sphinx, a o konkursie poczytać na stronie internetowej. Najlepszy film pokaże Telewizja Kraków. Śmiało, śmiało, wcie, wcie, musi przygotować oddech i proszę bardzo, już i wcie. Obecność w szkole muzycznej, obecność 15-letnia jest spłacaniem długu w stosunku do moich wychowawców, ludzi, którzy określili mnie jako artystę, a z drugiej strony jest to rodzaj wyznania wiary w młodzież nowej dzielnicy Krakowa, młodzież, która potrafiła stworzyć niezwykłe rzeczy. Chór Krakowskiej Młodej Filharmonii na pewno jest eksperymentem, ponieważ pracuje na zasadach programowych, bardzo podobnych do zespołów zawodowych. A spektrum tego jest ogromne, od jazzu, od muzyki rozrywkowej, po muzykę z najwyższej półki, a więc tych wielkich kompozytorów, których normalnie szkolne zespoły nie wykonują. Oh,
bardzo ważny jest stosunek młodzieży, stosunek pełen ciepła, pełen radości, miłości. I sądzę, że to jest jak gdyby odbicie tego, co ja zainwestowałem w ten zespół. Blum.